Urodziłem się 48 lat temu w szpitalu Żeromskiego w Nowej Hucie i z Nową Hutą jest związane całe moje życie. Niedawno postanowiłem, że swoje wspomnienia, które spisywałem w formie blogu od lat, wydam i zmaterializuję pod postacią książki, co też w tym roku udało mi się i myślę, że całkiem nieźle to wszystko wyszło. Swoją młodość spędziłem w czasach komuny. Potem przyszedł przełom i znaleźliśmy się w szalonych latach kapitalizmu raczkującego w Polsce. W tym też czasie moje sportowe pasje zaczęły przekładać się już na konkretne wyniki. Chciałem zostać piłkarzem nożnym i dzisiaj pewnie grałbym jeszcze w Barcelonie, ale niestety byłem za wysoki i nauczyciele WF-u stwierdzili, że mam grać w siatkówkę. Jako nowokucianin spełniłem swoje marzenie i wystąpiłem w wieku lat 19 w drużynie krakowskiego Hutnika. A to, co działo się, żeby dojść do tych czasów hutniczych, a następnie moje przygody związane z grą w hutniczym klubie, będziecie mogli przeczytać na stronach sportowych. Usłyszałem zespół Kult i wszystko potoczyło się całkowicie inaczej. Muzyka punkowa, w którą wprowadzili mnie sąsiedzi z osiedla i ta muzyka punkowa też wytyczała jakby kierunek i drogę, którą postanowiłem się poruszać. A ponieważ przy tym wszystkim odbywało się sporo bardzo ciekawych rzeczy, które dzisiaj z perspektywy czasu wydały mi się właśnie godne opisania, to w pewnym momencie stwierdziłem, że spróbuję to opisać, bo już znudziło mi się gadanie o tym wszystkim. I prościej było to po prostu napisać, zamilknąć i dać ludziom, którzy chcą zobaczyć, co też ciekawego przytrafiło mi się w XX wieku, żeby sobie poczytali. I właśnie te rzeczy znajdziecie w książce Gumowisko XX wieku. Kiedy już doszedłem do tego, żeby tę książkę zmaterializować, czyli wydać to, co napisałem na papierze, zaczęły się pewne kłopoty, bo przecież to nie jest takie proste. Środki były, ale potrzeba było jeszcze kogoś, kto mi pomoże w tym wszystkim, w realizacji tego mojego marzenia. No i trafił się on, poeta Marcin Świetlicki. I kiedy ten poeta Marcin Świetlicki zrobił korektę tych moich wspomnień, to następnie już ruszyło wszystko błyskawicznie. Łukasz Lenda, który zaprojektował okładkę i państwo Green, którzy zaopiekowali się mną, kiedy przekazałem swoje materiały do drukarni. I dzięki temu jest książka. Kto by kiedyś pomyślał, że Tomasz Gumigomułka jest w stanie napisać i jeszcze wydać książkę? Nikt. O tym, że napisałem książkę Polacy, a nie tylko krakowianie i nowokucianie, dowiedzieli się w dużej ilości w momencie, kiedy zapowiedź o tym, że coś takiego jak Gumowisko XX wieku zostało napisane, nagrał mój kolega, wokalista zespołu Kult, Kazik Staszewski, za co mu bardzo dziękuję. Zresztą on też był inspiracją do tego, żeby popracować nad tym materiałem i wydać go właśnie w tej formie, bo pierwszy zapoznał się z tym materiałem. I to też zmobilizowało mnie do tego, żeby doprowadzić sprawę do końca. Jest Gumowisko XX wieku. Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu z Krakowa po raz trzeci organizował Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w Pływaniu Niepełnosprawnych na Nowochódzkiej Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zawodach wzięło udział 107 zawodników z 20 klubów z całej Polski. Łącznie rozdaliśmy 125 kompletów medali i dyplomów. Natomiast do zawodników naszego klubu trafiło aż 7 wyróżnień indywidualnych oraz 2 medale w sztafetach. Thank you.
Nasze stowarzyszenie Integracyjny Klub Sportowy Druga Strona Sportu na co dzień zajmuje się wsparciem osób niepełnosprawnych. Działamy na płaszczyźnie sportowej. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy. Aktualnie prowadzimy zajęcia w kilku sekcjach pływackich, w tym na Nowochódzkim basenie na osiedlu handlowym 4. Poza tym prowadzimy też sekcję ogólnorozwojową, tenisa ziemnego, tańca i narciarska ze snowboardową. Wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia i do kontaktu z naszym stowarzyszeniem.